Witam serdecznie, gorąco pozdrawiam. Już na kolejnym, takim krótkim przekazie rozmowy z zaświatów. Dzisiaj Frank Sinatra. To bardzo znana postać, to bardzo znany piosenkarz, który już przed wojną robił karierę, a potem po wojnie. Postanowiliśmy z nim nawiązać kontakt, jeśli można tak powiedzieć. Jeżeli podoba się Państwu, proszę o lajka, suba, udostępniajmy. I już to, co usłyszałem. Jestem spełniony, choć moje życie było burzliwe i nie do końca takie, jakbym chciał z dzisiejszej perspektywy. Życie to nie estrada, to nie scena. Życie to nie muzyka. Życie to coś więcej, ale czasami człowiek zapomina, gubi się. Chcę powiedzieć, że sława i aplauz u ludzi nie zawsze jest sławą i aplauzem u Boga. A chcę powiedzieć, że powinno być odwrotnie, u ludzi później, a najpierw tu. Starałem się być jak najlepiej spełniającym swoje życie człowiekiem. I choć w młodości narozrabiało się i to wiele razy, to potem człowiek budował jakoś swoją rzeczywistość. Dożyłem tylu różnych rzeczy, tylu ciekawych rzeczy, przeżyłem tyle wynalazków, tyle różnych udogodnień w życiu. Śpiewałem na wszystkich estradach, czy jakby to powiedzieć, deskach świata. Ale potem po drugiej stronie trzeba było przerobić wiele rzeczy, ponieważ ja wiem, bo biografie piszą różnie, co było nie tak, co było tak. I tu jest ta rzeczywistość. I tu nie stoisz, tu nie śpiewasz, tu nie masz publiczności. Tu jest zupełnie inaczej. Ale dzisiaj z perspektywy czasoprzestrzeni jestem już spełniony i udomowiony, czy zadomowiony, jeśli można by tak powiedzieć. Jeśli razem z talentem idzie miłość, uczucie, emocje i dobroć, to możesz wygrać wszystko. Jeśli talent ma tylko budować ciebie i aplauz i luźne życie, to nie będziesz potem spełniony. Pomnik postawiony za życia jest pomnikiem glorii, ale takiej trochę krzywej, czasem fałszywej, bo gdy patrzysz z perspektywy swojego życia i tego, co tam, to byś ten pomnik wysadził w powietrze. Różnie się wiodło na mojej scenie życia. Nie mówię na scenie, w której śpiewałem, bo tu się wiodło bardzo dobrze. Czasem chyba aż za dobrze, bo przysłaniało pewne moje życie osobiste, które się pozakręcało, czy można by powiedzieć poskręcało. Ale chcę Wam powiedzieć, że tu po tej stronie wszystko można naprawić. O, lepiej być dobrym i nie naprawiać, ale jeśli już pobłądziłeś, chcę Ci powiedzieć, jeśli już pobłądziłeś, jeśli już gdzieś zgubiłeś swoją drogę, tu będziesz mógł ją naprawić. Ale lepiej nie błądzić, lepiej tej drogi nie gubić. Mógłbym dziękować wszystkim za to, co osiągnąłem w życiu, bo to dzięki ludziom człowiek wychodzi na piedestał życia, bo to ludzie człowieka wyciągają i to jest dobre i prawdziwe. Ale z drugiej zaś strony
trzeba też spojrzeć, co samemu się zrobiło i co dało się od siebie tak naprawdę. Gdy patrzę na dzisiejszy świat oczami z tej swojej czasoprzestrzeni, to jestem zaniepokojony. To świat muzyki, jeśli można tak powiedzieć, poszedł w jeszcze gorszym kierunku niż był ten mój. A przecież za moich czasów była rozwiązłość, dziadostwo. O, różne rzeczy się działy, można by tu mówić długo, ale nie w tym rzecz. Ale to, co widzę dzisiaj, kiedy śpiewający ludzie, tak to nazwijmy, scenę zamienili w swój dom, a jeszcze czasami dom rozpusty, kiedy czego nie dośpiewasz, to dowyglądasz, to jest trochę niefajnie, to słabo. Dlatego chcę powiedzieć, że wszystko po tej stronie, co tutaj nie zrobiłeś, będziesz naprawiał, co skrzywiłeś, będziesz prostował. I to mozolnie, i jak to się mówiło, w pocie czoła. Trochę z niedowierzaniem, trochę z żalem, ale tak to będzie i tak to jest. Ja naprawiłem i dzisiaj już jest zupełnie inaczej. Nie chcę opowiadać, jak mi jest tutaj, chcę opowiadać, jak wam może być, kiedy nie zrozumiecie, że żyjemy dla ludzi, ale nie po to, aby nas gloryfikowali i wynosili na podium, ale żeby byli wdzięczni za naszą muzykę, za nasz talent, to na pewno, ale jeszcze za coś więcej, kiedy jesteś u szczytu sławy, kiedy ludzie cię dostrzegają, kiedy idziesz na ulicy i rzucają ci się prawie pod nogi, wtedy wykorzystaj to w dobrym celu, zrób wszystko, aby im pomóc, a nie jak paw, bo wielu ludzi staje się wtedy takim pawiem, nastrasza się, jak to się stroszy, mówi, swoje pióra, swój pawi ogon wyciąga i mówi: podziwiajcie mnie. No i podziwiają go. A potem jak przejdzie na drugą stronę, on podziwia siebie i mówi: o, pięknie. Z pięknego pawia, którego tam stroiłem, wyszło takie brzydkie kaczątko, które nawet nie jest dobrze upierzone. Nie chcę wypowiadać się o dzisiejszym śpiewaniu, bo przecież wielu jest takich, którzy naprawdę śpiewają, ale chcę jeszcze powiedzieć o zachowaniu, o tym, że wielu normy przekroczyli dobrego wizerunku, dobrej osoby i bycia dobrym. I powtarzam, co nie dośpiewają, to dowyglądają. Przepuścili pieniądze, fortuny, powpadali w depresję, alkoholizm, nałogi, kasyna, a wszystko z pieniędzy, które dali ludzie za jego talent. I gdyby te pieniądze potrafił oddać innym w celu dobrym, byłby spełnionym człowiekiem. Ale wielu ludzi te pieniądze przepuszcza na swoje różne dziwactwa. To tak najogólniej można powiedzieć. No a potem tutaj trzeba iść do ciężkiej pracy nad sobą. A nie jest to łatwa praca. Kiedy masz wyrzuty sumienia, kiedy patrzysz, co zrobiłeś, a co mogłeś, wtedy się zaczyna jazda bez trzymanki. Ale Bóg jest miłosierny. I może o Bogu różnie się mówi, to ja chcę powiedzieć, że z tej mojej perspektywy mogę powiedzieć, że dzięki Bogu żyjemy i dzięki Bogu tu możemy się naprawiać. Każdy ma prawo pobłądzić, to jest jasne, ale nie na tyle, żeby potem pracować w kopalni. I tu jakby uśmiech. Każdy ma rozum i każdy wie, co powinien zrobić. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Tak, ale jestem spełniony, śpiewam sobie dalej. Mam tu swoich ludzi, mam tu swoje miejsce i kiedy śpiewam o przyjaźni, o przyjacielu, to dzisiaj
musi to nabrać specjalnego jakby zrozumienia, specjalnego jakby przesłania. Śpiewamy o przyjaźni, śpiewamy o przyjacielu, ale o przyjaźni prawdziwej i o miłości. My way. My way. Nie dodam nic więcej, ale bądźcie wszyscy zdrowi i pamiętajcie, co dla innych ważne, co dla siebie mniej. A talent wykorzystajmy w 100%, ale też po to, aby innym dać radość, nadzieję, pomoc, miłość. Każdy talent, każdy, każdy. A przy okazji swobodnie i dobrze żyć. No i tak to się kończy. Tyle usłyszałem. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówię, jeśli się podoba, to proszę lajka, suba, udostępniajmy. Wszystkiego dobrego życzę i do następnego usłyszenia.